Dzień dobry. Nadszedł wtorek, a z wtorkiem, jak zwykle, nasz program Dzień dobry, dobra. Dzisiaj porozmawiamy o fenomenie, o nowatorskiej inicjatywie w skali kraju oraz. A nawet w skali świata. Porozmawiamy o skalnej wiosce Yeti, czyli zwycięskim projekcie w ramach budżetu obywatelskiego gminy Dobra. W ramach tego projektu powstanie przestrzeń sportowo-rekreacyjna w naszym, w naszym regionie, w Buku. I dzisiaj o tym projekcie porozmawiam z moimi gośćmi, z panią Moniką Chomiuk, radną gminy Dobra oraz Marcinem Tomaszewskim, alpinistą oraz pomysłodawcą projektu. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, projekt innowacyjny, bardzo ciekawy, tym bardziej, że będziemy mówić o projekcie, który dotyczy wspinaczki skał tutaj na północy Polski, w naszym regionie, w Buku. Skąd się wziął pomysł i może słowo, na czym ta inicjatywa będzie polegała? No to była inwencja dosyć y, spontaniczna. Y, Inicjatorem tak jak już wcześniej pani wspomniała jest Marcin, który jest uznanym alpinistą światowego formatu. I jak to przy wielkich pomysłach się dzieje, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, zachwalaliśmy jak to jest nam tutaj fajnie, bo są i lasy, i jeziora i ścieżki rowerowe i rzeki. No i Marcin mówi no tylko tych gór tu brakuje, nie? No, bo by się powspinał, coś ciekawego porobił. Szkoda, że dzieciaki nie mają takich atrakcji. No i tak Właściwie bezwiednie powiedziałam, no górnie przeniesiemy, ale może skałki. Od tego, od słowa do słowa, e, zaczęliśmy tutaj rozmawiać na temat tego pomysłu. Marcin oczywiście się zapalił. Od razu robił rysunki, projekty. E, I rzeczywiście w jego głowie ten pomysł urósł bardzo szybko. E, aż... Czyli od pomysłu do realizacji. Przeszliście bardzo szybko. Proszę powiedzieć, bo projekt wydaje się być pełnym wyzwań. Jak to pan widzi? Jakie są największe wyzwania w tym projekcie? Obecnie największym wyzwaniem to jest uzyskanie pozwolenia na budowę, bo to postrzegam jako naj, najtrudniejszy etap całej realizacji. W kolejnych etapach zamawiamy granit i piaskowiec, zamawiamy transport, wydajemy pieniądze, przywożą nam, ustawiamy, ale to już jest jakby procedura, która Którą nie postrzegam jako problem, tylko robotę do wykonania, którą należy wykonać. Eee, taką pracę wykonałem już w zeszłym roku, czy nawet półtora roku temu w swoim domu, w gminie dobra, ściągnąłem tam takie właśnie bloki, troszeczkę mniejsze, takie do 8 ton, na których, po których wspinają się moje dzieci. Eee, no i tak właśnie sobie pomyślałem, że Skoro mogę takie bloki ściągnąć pod dom i moje dzieci mogą sobie na nich trenować, no to dlaczego nie zrobić tego na większą skalę? E, oczywiście ziarno padło na bardzo podatny grunt, bo spotkaliśmy się właśnie z Moniką i, i gdyby, nie, gdyby nie, Mon, nie Monika, to nigdy nie udałoby nam się, nie udałoby no, przesada, mi się stworzyć takiego, takiego miejsca nam. E, a tak naprawdę to, to zaczęło się to wszystko od, od spacerów, po prostu po, po, po łąkach, po polach naszej gminy, gdzie tak chodziłem i widziałem chmury na horyzoncie. Tak myślałem, no, gdyby to były góry. Co będzie można znaleźć w skalnej wiosce Yeti, oprócz skał? Oprócz skał, Marcin również zaprojektował, że będą tam także ścieżki edukacyjne. Tak, żeby ten teren móc wykorzystać jak najpełniej, tak, bo wiadomo, że wspinać może się być może nie każdy, chociaż macie twierdzi, że każdy pod okiem czy innego instruktora. Ja twierdzę, że jednak nie każdy. Natomiast każdy na pewno będzie mógł podziwiać piękne skały, przyrodę wysokogórską. Ciekawe, poczytać ciekawe rzeczy na temat właśnie, jak powstały te skały, czym się różni granit, od piaskowca popodziwiać jakieś piękne skamieniałości, które tkwią w tych. Starych skałach, dowiedzieć się na temat roślinności. I to też jest bardzo ciekawy projekt na temat tych ścieżek edukacyjnych, ponieważ Marcin wpadł tutaj na pomysł, ażeby zaangażować bardziej tutaj naszą lokalną ludność. Marcin, powiedz o tej projekcie. No właśnie szkolnym. chciałam się też zapytać, bo prowadzą Państwo działania w mediach społecznościowych. Jak tak. zareagowali, zareagowali mieszkańcy na wiadomość o tym, że taki projekt powstaje? No, mieszkańcy naszej gminy są naszą największą siłą, tyle mogę powiedzieć i zareagowali wspaniale, są z nami, będą, także no, jestem zachwycony w ogóle taką reakcją. Ale też właśnie nie, nie dopowiadasz, bo Marcin napisał list do jednej ze szkół w naszej gminie, e, prosząc panią dyrektor o wsparcie dzieciaków, czyli żeby dzieci potokiem swoich nauczycieli biologii czy też geografii e, napisali treści właśnie do tych tabliczek informacyjnych do swojej w późniejszym czasie tych ścieżek edukacyjnych. No i to też trafiło na bardzo podatny grunt, bo Marcin uzyskał też zgodę tutaj i e, e, takie potwierdzenie zaangażowania ze strony dyrekcji. Także czekamy też na ich pracę. Fajnie, bo projekt rośnie w siłę, im I jest więcej osób jest się do niego angażuje. Tak, tak. Um, Czytałam i oglądałam w waszych mediach społecznościowych, że podejrzewacie, że może być to inicjatywa na skalę międzynarodową, że, że jednak może ta, ten projekt i skalna wioska Yeti zainteresować również naszych sąsiadów z zagranicy. No zdecydowanie tak. Po drugiej stronie granicy również nie ma skałek, też mają do najbliższych skał koło Nurembergi 500 km. A my stworzymy nie tylko skałki do wspinaczki, ale jakby taki mikroklimat górski, bo mamy również społecznie, współpracuje z nami architekt krajobrazu, który jakby przeniesie tą roślinność górską do buku, czyli roślinność rośliny, które rosną w tatrach i w górach. Wysłaliśmy taką listę takich roślin właśnie do, do szkoły w dobrej i dzieci właśnie w tej chwili, właśnie dzisiaj nawet byłem w kontakcie z panią od biologii, dzieci właśnie teraz zbierają informacje z internetu o tych roślinkach. Zbierają informacje do tablic informacyjnych, żeby potem kolejna agencja reklamowa, kolejna osoba, która chce z nami współpracować, właśnie no profit, stworzyła w ramach takiej współpracy takie tablice informacyjne, również bez żadnych kosztów. Co się jeszcze będzie działo w najbliższych tygodniach? O czym mogą Państwo nam powiedzieć? Czekamy na wizualizację. Już pierwsze projekty są. Marcin Tej nanosi razem z konstruktorem, architektem pewne zmiany na projekt, i myślę, że to będzie dla wszystkich, którzy czekają na tą skalną wioskę bardzo ważny taki element i taki punkt zwrotny bo już będą mogli zobaczyć mniej więcej, do czego tutaj zdążamy. To myślę, że tak na koniec naszych rozmów chciałabym poprosić Państwa, żeby podzielili się, gdzie można Was znaleźć, gdzie szukać informacji, bo być może ktoś, kto nas ogląda, jeszcze nie widział, jeszcze nie słyszał i chciałby dowiedzieć się czegoś więcej. Mamy profil na Facebooku, który nazywa się tak jak nasz pomysł, Skalna wioska Yeti. Bardzo łatwo go znaleźć. Tam są umieszczone wszelkie informacje, newsy dotyczące naszego projektu, który w zasadzie na chwilę obecną jest, jeśli chodzi o koncepcję, o pomysł, jest już zamknięty. Już mamy, mamy nawet realizatorów którzy są gotowi do działania, ale czekamy na to właśnie formalne pozwolenie na budowę, które jakby uruchomi nas, po którym wyskoczymy z tych boksów startowych i ruszymy do roboty. Na profilu też dzieją się wielkie dyskusje, więc zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do tego, żeby również się włączyli w ten projekt i żeby nam podzielili się swoimi opiniami, swoją radą, no bo tak jak mówię, wszystkie uważamy za niezwykle cenne. To jak moi goście zapraszają, to i ja zaproszę państwa do odwiedzenia mediów społecznościowych Skalnej Wioski Yeti. Tam dowiecie się więcej o całym projekcie. Um, I będziecie mogli również um, Czynnie oglądać, obserwować, co dzieje się w projekcie. A moimi gośćmi byli Monika Chomiuk, radna gminy Dobra oraz Marcin Tomaszewski, alpinista, pomysłodawca projektu. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę, a Państwa jak zawsze zapraszam do dzielenia się również swoimi pomysłami na nasze kolejne tematy oraz na naszych kolejnych gości. Dziękuję, że byliście z nami.